Okej, okay. Julian Krypto to nie jest porada inwestycyjna, jest 10 marca, godzina 5, 15 czasu polskiego. Bitcoin spada, przebiuliśmy linię wsparcia, linię trendu wzrostowego i teraz idziemy w dół. Mówiliśmy o tym wczoraj, że możemy jeszcze bardziej pójść w dół, że inwestorzy mogą zacząć się wyprzedawać właśnie z tego względu, ponieważ tutaj padła bariera psychologiczna i kolejni inwestorzy zaczynają się wyprzedawać, wyprzedawać, wyprzedawać i dlatego widzimy takie duże. Czerwone świece, ale za Bitcoinem no, nie tylko spada Bitcoin, spada również Luna. Luna traci bardzo, bardzo dużo w ciągu ostatniej sesji. Zwróćcie uwagę, od początku, od all-time high swojego, straciła aż 76%, natomiast w ciągu ostatniej sesji aż 55% Luna straciła, natomiast również traci UST 38% na wartości. W tym momencie UST, który powinien kosztować zawsze 1 dolara, w tym momencie można go kupić na Binance, na innych giełdach za 72 centy. No, i w związku z tym, jeżeli chcecie kupić takiego UST za 72 centy, to potem zawsze teoretycznie możecie go przesłapować. Na słapie za lunę o wartości 1 dolara. No i w związku z tym, jeżeli to zrobicie, no to teoretycznie to jest możliwe, z tym, że tutaj ja już próbowałem to zrobić, wyświetla się bardzo duży spread. Jak ja to robiłem, aż 10%. W związku z tym, zwróćcie uwagę: kupujemy takiego UST, mamy minus 25%, tak naprawdę taniej niż teoretycznie, on może kosztować za kilka dni. Już tracimy na samym starcie 10% no i mamy potencjalnie do uzyskania kilkanaście procent zwrotu, bo zwróćcie uwagę, że taka sytuacja zdarzyła się już w przeszłości. 17% straty UST miał w momencie, gdy Bitcoin miał swój spadek z 60 tysięcy dolarów do 30 tysięcy dolarów. Luna też wtedy straciła 84% od swojego all time high i to była bardzo podobna sytuacja. Zwróćcie uwagę, minęło kilka miesięcy, Luna odrobiła tak naprawdę wszystko z bardzo dużą nawiązką minęły 3 miesiące. No i teraz sytuacja jest bliźniacza. Co się wydarzy, dajcie znać oczywiście, czy pod to gracie. Natomiast Luna Fundacja Terra Luna Luna Foundation Guard planuje wydać na rynek O teraz jest tylko 1.66%. Planuje wypuścić na rynek półtorej Miliarda dolarów w Bitcoinie i w UST, po to, żeby właśnie tę płynność dać, więc ja widzę, że ta płynność już zaczęła tutaj wracać, wcześniej tej płynności nie było. No i po to właśnie, żeby tę płynność zapewnić, po to, żeby ten UST wrócił do swoich poziomów normalnych, czyli 1 dolar, ok, ale w tym momencie oczywiście rynek się bardzo mocno boi. Kolejny raport Fedu. Fed raportuje i m.in. pisze o stablecoinach, o ryzykach związanych ze stablecoinami, no i w związku z tym odnosi się oczywiście do. CBDC, ale pamiętajcie, że CBDC, mimo że oni tutaj piszą, że one są wolne od kredytów, wolne od liquidity risk, czyli ryzyka związanego z płynnością, to mimo wszystko jest tutaj ryzyko, mianowicie jakie? Jeżeli CBDC jest na blockchainie, blockchain może być zdecentralizowany, natomiast blockchain sam w sobie do kogoś należy. Jeżeli blockchain należy do ludzi, którzy posiadają Bitcoina, każdy może zainstalować taki węzeł Bitcoina, każdy może być hostem blockchainu Bitcoina, natomiast nie każdy może być hostem, zakładam, takiego CBDC. Chyba, że się mylę, chyba że będzie inaczej, to wtedy byłoby cudownie. Natomiast jeżeli CBDC będą centralizowane, no to wtedy no nie jest to, to, czego byśmy oczekiwali od waluty przyszłości. El Salvador kupuje bitcoiny za 30 tysięcy, w cenie 30 tysięcy dolarów, za 15,5 miliona dolarów, czyli kupują Deepa. Nakey Bukele pisze o tym na swoim Twitterze, natomiast Charles Hoskinson od, oczywiście Cardano pisze o tym, że jesteśmy teraz w bermarketce i nic tego nie zmieni. Nic żadne ogłoszenia, żaden announcement. Nawet to, że Cardano może potencjalnie, na przykład, wyleczyć raka, albo nauczyć twoją babcię grać w pokera, nic nie zmieni tego, że Cardano czy inne altcoiny będą spadać. W momencie, gdy cały rynek spada, gdy Bitcoin spada, ale zwróćcie uwagę, nie tylko traci Bitcoin, bo traci również Nvidia. No, od swojego all time high 51%. AMC od swojego all time high aż 82%. Tesla od swojego all time high aż 36%. SP500 jest w tym momencie na stracie. Traci również oczywiście Bitcoin. Te rynki są jeszcze ze sobą bardzo mocno skorelowane. Natomiast Katie Woods z ARK Investments twierdzi, że ta korelacja już i Powinna ona jeszcze trwać, natomiast już przez niedługi czas z tego względu, że jednak rynek blockchain nie powinien być w długim okresie skorelowany, rynek bitcoina nie powinien być w długim okresie skorelowany z tradycyjnymi rynkami, z tego względu, że właśnie Bitcoin jest czymś w rodzaju takiego wielkiego stablecoina, który być może dopiero za jakiś czas będzie przez większość traktowany właśnie jak taki stablecoin. To ostatnie to sobie dopowiedziałem. OK i MicroStrategy. MicroStrategy, pamiętajcie o tym, że pożyczyło bardzo duże pieniądze, jeżeli chodzi o kupno kolejnych bitcoinów. W związku z tym dla nich to jest bardzo niebezpieczny okres. Jeżeli te Bitcoin dojdzie do poziomu 21 tysięcy dolarów, oni będą zmuszeni do wyprzedaży części swoich bitcoinów po to, żeby móc zabezpieczyć tę pożyczkę. W związku z tym, jeżeli to, taka sytuacja by nastąpiła, to byłby kolejny dump ceny. Zwróćcie uwagę, Bitcoin spada poniżej 21 tysięcy. MicroStrategy musi odsprzedać swoje bitcoiny. Pod potencjalnie, w związku z czym jeszcze bardziej dampuje cenę. I teraz po, taka sytuacja nastąpiła między innymi z Luną, która musi te bitcoiny wypuścić na rynek, Luna, która miała bardzo dużo zakupionych bitcoinów w ostatnim czasie, cały czas zakupowali te bitcoiny, natomiast właśnie teraz musieli te tych bitcoinów się pozbyć, co jeszcze bardziej powoduje dump cenowy. No i kolejna informacja, kolejna informacja od Pierce Brocka. Brock Pierce, czyli chairman Bitcoin Foundation, porównuje bitcoina do bańki na dotkomach z roku 2000. No i Pierce Brock w związku z tym również mówi o tym, że te kryptowaluty, większość prawdopodobnie spadnie do zera, które są tutaj widoczne na rynku, natomiast część jakaś stanie się przyszłymi eBayami, Amazonami, PayPalami naszych czasów, na, nawet być może z jeszcze większym sukcesem. No i to rzeczywiście jest bardzo ciekawe spostrzeżenie, ale pamiętajcie, większość tych projektów, no niestety nie będzie pamiętana za 10-20 lat. Prawdopodobnie większość i statystycznie większość spadnie do zera. Miejcie to na uwadze w momencie, gdy jesteśmy w takim okresie, gdy rynki spadają. Aktywa najlepiej swoje przechowywać w najstabilniejszych kryptowalutach, które, są na, które mają największą kapitalizację. No i przede wszystkim tu mówimy o Bitcoinie lub Stablecoinach lub po prostu dolarach. Ok, natomiast tutaj, jeżeli chodzi o Twittera, to możecie oczywiście posprawdzać, co my tutaj zaszerowaliśmy. Powód, dla którego Luna tak mocno również traci na wartości, to jest to, że ratio, stosunek Luny, market capu Luny do market capu UST, no jest nieduży w tym momencie. A on powinien być większy, żeby inwestorzy czuli się bezpiecznie na tym rynku. Na Glasnost widzimy, że dosyć duże wpływy, jeżeli chodzi o Bitcoina na Gemini, czyli na jedną z takich giełd, która jest lubiana przez inwestorów instytucjonalnych. No i rynki pokazują właśnie tutaj spadki plan B. Pokazuje, że jesteśmy bardzo blisko dojścia do tej niebieskiej linii, jeżeli chodzi o ten wykres, który przedstawia Relative Strength Index RSI Bitcoina z 50. Pięć, bardzo blisko, a co oznacza, że jesteśmy bardzo blisko takiej możliwości zakupienia Bitcoina w bardzo, bardzo okazjonalnej cenie. I teraz zwróćcie uwagę, jeżeli zwrócimy, jeżeli spojrzymy na tego Bitcoina z tej perspektywy, tutaj przebiliśmy tę linię trendu, no to rzeczywiście to jest taki moment, w którym inwestorzy mogą się wyprzedawać, ta cena może schodzić jeszcze, zobaczcie, nawet tutaj do tych dwudziestu kilku tysięcy dolarów jest takie prawdopodobieństwo, natomiast z szerszej perspektywy, jak weźmiemy na interwale tygodniowym, to zwróćcie uwagę, ta linia trendu, którą tutaj wyrysowaliśmy, to jest ta linia trendu, która była respektowana wielokrotnie w przeszłości i teraz również jest duże prawdopodobieństwo, że może być zrespektowana, w związku z tym znowu wracamy na interwał jednodniowy, więc zwróćcie uwagę, przez najbliższe kilka miesięcy możemy się poruszać tutaj po tej linii, mniej więcej w tej, na tych poziomach, natomiast November December, czyli końcówka roku 2022, tutaj już powoli możemy zacząć się od tej linii odbijać, co jednak nie znaczy, że na pewno nie zejdziemy poniżej tej linii, bo zwróćcie uwagę, wielokrotnie w przeszłości schodziliśmy i poniżej tej linii i to jest tak zwana likwidacja pozycji, likwidacja longów, w związku z tym pamiętajcie, jeżeli jesteście na rynku kryptowalut, te rynki są, jak każde rynki są manipulowane tutaj, najbezpieczniejszą i statystycznie najlepszą możliwość najlepszą opcją do inwestowania na takim rynku to jest po prostu spot statystycznie spot. No i na sam koniec podsumowania analizy Maximus Tier 3, czyli narzędzie, które wysyła informacje o listingach kryptowalut do tej pory 33% średnia zysku, 16% mediana zysku z tych alertów, które są wysyłane na kanale 31 na telegramie, a one są wysyłane w momencie, gdy jakiś coin ma być listowany. Kolejne cztery sobie podsumowaliśmy i zwróćcie uwagę, nie każdy są zyskowne. Proszę bardzo, Fuse, Strata 15% stop loss i strata. Natomiast pozostałe 16% zysku 18 godzin. CFX UMA 10% zysku 14 godzin. Tutaj rozpisaliśmy tego Dao Maker'a z tego względu, że bardzo duża świeca wzrostowa i zawsze piszemy, i to jest w strategii również rozpisane. Jeżeli jest świeca, duża świeca wzrostowa w momencie pojawienia się informacji, wchodzimy albo w połowie ustawiamy zakup, albo w połowie tej świecy wzrostowej, albo na dole, po to, żeby ograniczyć ryzyko. I tutaj potencjalnie 8% lub nawet więcej procent zysku w 5 dni. I my to oczywiście. Piszemy, pokazujemy wam tylko możliwości, ale finalnie i tak to wy ustalacie waszą własną strategię. Narzędzia Maximus. Tutaj macie bezpłatne rezerwy Bitcoina z giełd spot, rezerwy również Stablecoinów na giełdach spot. Również wiadomości ze świata kryptowalut udostępniane w czasie rzeczywistym, oczywiście algorytmicznie. No i e, czym zajmuje się Maximus? Zobacz sobie. Maximus Paper, Maximus Paper, agregacja różnego rodzaju danych, no i przede wszystkim w najbliższym czasie boty alarmujące. Prawdopodobnie już w tym albo w przyszłym miesiącu, boty alarmujące, które będziecie mogli sami tworzyć w bardzo taki przystępny sposób, pisać na stronie Maximusa, podłączać je do swojej giełdy, podłączać je do swojego Telegrama, do telefonu. Boty, które będą analizowały nie tylko dane giełdowe, ale również dane on i dane fundamentalne, i na tej podstawie będziecie mogli je wykorzystywać. Więc to będzie bardzo, bardzo ciekawa funkcjonalność dla Was. OK? No i na ten moment to wszystko. No i co? Dajcie znać w komentarzach, co teraz obstawiacie. Wszystkiego dobrego i niech Hossa będzie z nami. Trzymajcie się. Cześć.